Koncert jest organizowany przez Koło Młodych Związku Kompozytorów Polskich. Jest to koncert poświęcony wyłącznie muzyce organowej. Takie koncerty odbywają się od 5 lat na naszym festiwalu od roku 2006 i co roku był prezentowany inny projekt właśnie związany z organami. W tym roku jest rozbudowany projekt międzynarodowy o tytule Organ Odyssey, gdyż jako inspiracja posłużyły fragmenty z Odysei Homera. Czyli zostało zaproszonych 7 kompozytorów z 6 krajów i oni otrzymali fragmenty Odysei Homera, które miały stać się inspiracją dla tworzenia muzyki. Ten projekt będzie prezentowany także w innych miejscach, między innymi w Londynie, w Karlsruhe, w Koninie, w Poznaniu także jest projekt. 2 koncerty również za wschodnią granicą, jeden odbędzie się na Międzynarodowym Festiwalu Kontrasty we Lwowie, a drugi w Filharmonii w Witebsku na Białorusi. Odbędzie się także drugi koncert Koła Młodych, który będzie koncertem kameralnym. Będzie to koncert złożony z utworów, które były nagrodzone na konkursie kompozytorskim imienia Mycielskiego. Jest to taki coroczny konkurs przeznaczony dla członków Koła Młodych i odbędzie się on w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Szczególne to jest przede wszystkim dlatego, że te koncerty poświęcone są wyłącznie młodym kompozytorom. Także jest to ważne, aby promować młodych twórców. Jest to także projekt, no, są to 2 koncerty, które są w zasadzie niezależne od Warszawskiej Jesieni. Dlatego, że wpływ na kształt programowy ma Zarząd Koła Młodych. Także no, myślę, że tu jest w najważniejszym stopniu uwypuklona właśnie taka niezależność młodych kompozytorów.